Hello. Evening, ladies and gentlemen. Już jestem. Więc od razu przechodzę do mojej prywatnej wojny. Dzień siódmy. Chyba nie odpuszczę. Takie krótkie hasełko mi wyszło, ale tylko dlatego, że nie miałam rano czasu na myślenie, bo wezwano mnie do pracy. Dobrze mi to zrobiło. Nie miałam czasu jeść, więc to już jeden z plusów. Owszem, raz widziałam kolegę, który wychodził na papierosa i coś mi tam piknęło w sercu. Nawet przemknęła mi myśl, że mógłby dla mnie też jednego skręta zrobić. Ostatecznie nieraz go ratowałam, gdy zapomniał zabrać tytoń. Ale zajęłam się czymś innym i odpuściłam. A gdy już wychodziłam z pracy, wzięłam croissanta migdałowego na drogę, więc papieros nie był mi potrzebny. Przynajmniej na 25 minut. No i jadąc metrem wymyśliłam, że powinnam zrobić publiczne ogłoszenie na fejsie. Tydzień to już jakiś kawałek czasu, a zawsze jest szansa, że jak przyznam się publicznie do niepalenia, będzie mi głupio znów zacząć palić. No i to też, gdy już się ogarnęłam ze wszystkim, po powrocie do domu zrobiłam to. Odzew był niesamowity. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do mojego wyzwania. Przede wszystkim tym, którzy wierzą, że mi się uda. Ale teraz mam zagwozdkę, no bo tym bardziej muszę trzymać się w ryzach. Nie mogę z gęby zrobić cholewy, prawda? Ale pociesza mnie to, jak wiele osób napisało, ile czasu już nie palą. To oznacza, że można pozbyć się nałogu. Więc jeśli inni dali radę, to babcia Małgosia też może. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami do jutra. A od jutra trochę przyspieszę tempo i będę przekazywać informacje frontowe z 2 dni. Pozdrawiam Was serdecznie i w takim razie do jutra. Trzymajcie się.